Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, przypominam oczywiście o konkursach dla osób płacących z kodem CROXY. Chcesz wygrać taką piękną kosę, stary? Wystarczy, że wpłacisz sobie 5 dyszek na CSGO skinsa z kodem oczywiście CROXY i możesz wygrać każdego to z tych pięknych skinów. Oczywiście, kodzik CROXY, używasz go, logując się z linku zapisu, bądź klikasz oczywiście zielony plusik, no i tutaj wpisujesz sobie kodzik CROXY przez 2x przed każdą wpłatą, no i możesz oczywiście, no, do każdej wpłaty 10% więcej zyskać, no i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, a my lecimy bez zbędnego przedłużania z bitewką, bo mamy budżet sporawy 20 tysięcy na skrzynecki. Dzisiaj zaczynamy ze skrzynką Royal w sztukach 5. Taka bitwa, 3000 zł. Wjeżdżamy w to, stary, na serio. Dodajemy oczywiście bota. No a oczywiście, jak kodziku CROXY używasz, to możesz też wziąć sobie w konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwony, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, na Discorda dołącz, no i oczywiście użyj kodu CROXY na CSGO skinie, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś. Póki co, dwie tutaj skrzynieczki, no, rzuciły nam rękawiczki, jabłkę, i teraz trzecia rzuca nam Kałacha The Empress. No powiem tak, no jedna taka skrzynia kosztuje 630 zł, więc no tutaj udałoby nam się wyjść na plus, jeśli tylko tą bitwę udałoby nam się oczywiście wygrać, no ale tutaj jeszcze spada po kosie na sam koniec 5500, no i uważam, że ta bitwa naprawdę bardzo tutaj sympatycznie została zakręcona. Tworzymy oczywiście jakąś kolejną, budżet oczywiście bardzo spory, więc skrzynia Gemstone, no tutaj w sztukach 5 się pokuszę, żeby tą skrzynkę wrzucić. Jest to wydatek, no dość spory, bo 8400, no ale jak uda nam się wygrać, no to mam nadzieję, że tutaj jakieś ładne nożyki dla wuja Kroko spadną. No i zobaczmy, otwarcie pierwsze, co nam tutaj uda się z tej skrzynki dostać. Mamy Shadow Daggery Doppler, no jest to niecały tysiaczek, tak? No ale tutaj niestety te Marble Fade'y u mojego przeciwnika ciut droższe, więc zobaczmy, jak będzie dalej. Tutaj po Good Knife'ie 2200 niecałe u niego. Zobaczmy, jak będzie dalej na Vajka i Good Knife. No mogło być lepiej, tak? Strata póki co 700. Zobaczmy, jak będzie dalej. No liczymy oczywiście na jakieś tutaj uniesienie lekkie. Póki co strata tysiaka, więc jakiś tutaj, no, mocny strzał by się na koniec przydał, ale czy to nam wystarczy? No niestety niezbyt. Coś tutaj ewidentnie poszło nie tak, dlatego wjeżdżamy teraz właśnie Ametyst, 4 sztuki. No i dorzucę tego Gemstone'a, 5000 zł tym razem koszt oczywiście całkowity tej bitwy. No liczymy, że ta właśnie Ametyst coś nam tutaj fajnego zaczaruje, no bo nie ukrywam, ta właśnie Gemstone, no spodziewałem się czegoś lepszego po niej, a tak naprawdę, no tylko to ostatnie otwarcie miało jakiekolwiek uniesienie. No niestety mój przeciwnik trafił tego bajoneta, więc no... No gdyby go nie trafił, no to prawdopodobnie bitwa byłaby nasza, no bo ten emerald też kosztował dosyć sporo, no ale tutaj, no póki co, no, że tak powiem, jesteśmy mocno, no, mocno stajemy na dziurę, tak, no tutaj kolejną bitwę, 6000 zł mój przeciwnik ma, no jeżeli ten gemstone tutaj wyrzucił może jakiegoś talona czy coś, no to, no byłaby szansa na wygraną, tak, no ale póki co kolejna batla, niestety, na dziurę. Zobaczmy tutaj coś ciekawego, 10 skrzynek Mystery, są to oczywiście skrzynki eventowe, więc zobaczmy, jak nam tu pójdzie. Bijemy się z Sajem, więc fajnie by było oczywiście wygrać, tym bardziej, że 2100, no to jest taka sumka, kurczę, dosyć spora, więc no liczę tutaj, że jeżeli udało nam się wygrać, no to tak z 4 koła fajnie by było przygarnąć z tej bitwy, tak? Jedna taka skrzynia 210, czy coś to nam dało profit, no dała nam ta AWP-a, która leci po raz kolejny, no ten gielek był blisko, zobaczmy, jak będzie dalej. Teraz po USP-ku 94 zł, zobaczmy, jak będzie dalej. Połowa skrzynek za nami. Co my tu w ogóle mamy do trafienia? Mamy hola do trafienia, tak? No ale oczywiście szansa na niego, no, dosyć nikła. Ale zobaczmy, szansa, no póki jest, no to, no to można liczyć oczywiście, tak? Ale no jak jest, no to, no jest jak jest, tak? Że widzi, tak? Zobaczmy, a parę dla innych, jeszcze 400. No i ostatnie otwarcie, no chyba będzie to bitwa na plus. Ile Orion kosztuje teraz? 300, okej, okay, no jest 3600, no liczyłem na czwórkę, 3600 też naprawdę nie ma tragedii. No i zostało nam 11 koła, widzę, że już nie ma skrzynek limitowanych, więc bardzo ubolewam nad tym faktem. No to trzeba się tutaj, że tak powiem, zakręcić wokół tych skrzynek podstawowych, które mamy oczywiście na CSGO skinsie dostępne. Ile kosztuje tutaj Supreme Knife? 6 koła kosztuje skrzynka na buście. Więc no kurczę, no ja bym wjechał może w te skrzynki z nożami. To jest taki, no nie powiem, że bezpieczny
bezpieczny, że tak powiem, pik, bo ta skrzynka lubi mnie strelować na tym trybie oczywiście Joker, no mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej i że jakiś może motylek tutaj fejdzik wleci, no bo udało mi się go no chyba dwa razy trafić. Dwa razy na pewno udało mi się go trafić z tej skrzynki na trybie Joker, więc no jest to do zrobienia. Tym bardziej, że na każdy item oczywiście mamy taki sam procent szans dzięki oczywiście trybowi Joker. Więc zobaczmy, 2500. No właśnie, no powiem tak, no unlucky mocno dzisiaj, to jest naprawdę coś niesamowitego, no gdybym tutaj underdoga grał dzisiaj, na każdej bitwie, no to byłbym na taki plus z tego filmu, że to byłby naprawdę plus fenomenalny, no ale no jest jak jest, tak jak oczywiście wspomniałem, to zarzućmy sobie tutaj jeszcze powiedzmy skrzyneczką ametyst, no i do tego oczywiście możemy dorzucić wtedy coś za, no powiedzmy nie będzie ten weapon case, no i zobaczmy, taka bitwa na 4 osoby, no jak tak mówię o tym underdogu, no to zobaczmy tego underdoga, z się oczywiście gemstone, no i ten weapon case, gdzie do trafienia prócz noży jest również AWP, chyba Lightning Strike to jest ta skrzynka, chyba tak, więc zobaczmy jak nam pójdzie, skrzynia gemstone, pierwsze otwarcie 1600, no i powiem tak, no... No gdyby tutaj Botai samo nie było w tej bitwie, no to... A nie, to nawet wtedy byśmy nie wygrali.